Dobry wieczór. Właściwie można powiedzieć, kochani darczyńcy, witam rodzinę, przyjaciół, znajomych, witam muzyków, którzy tutaj, podkreślam, grają dzisiaj nawet nie za symboliczną złotówkę, nie biorą nawet tej jednej złotóweczki. Po prostu gramy dla naszych kochanych dzieci. I za chwileczkę zaczniemy tą magiczną podróż. W kolejności na tej imprezie wystąpią Marek Piekarczyk z Tadziem Apryjasem, następnie Pora Wiatru, potem wystąpi Piotrek i Sierściu, a na koniec Latające Talerze. Przypomną nam trochę Grzesia Ciechowskiego, bo akurat mamy taki rok, że go wspominały czule. Rozpoczynamy imprezę, która praktycznie w całości jest przygotowana przez Fundację Auxilium. Dodatkowo, jak obyczaj każe, muszę wymienić kochanych darczyńców, którzy pomogli nam tej całej naszej pracy i pomogli nam w tym, żeby ta impreza w ogóle się odbyła, bo wiecie sami, jakie są teraz czasy, nic nie ma za darmo. Fundacja Auxilium zajmuje się dziećmi, trójeczką dzieci. Jest to Asia Bobek, Marcin Trybuła i Krystian Berner. Dodatkowo dzisiaj te wszystkie puszeczki, te wszystkie ciasteczka pyszne, pyszne napoje są, że tak powiem, z przeznaczeniem, pieniądze są przeznaczane na Filipka Tabora, małe dziecko, chłopczyka, który ma bardzo mało lat i musi się już zmagać z pewnymi takimi nieprzyjemnymi sytuacjami. Mam nadzieję, że to mu pomoże. Te wszystkie puszki, które tu krążą dodatkowo, zasilają właśnie jego rehabilitację i pomagają mu, żeby stanąć na nogi. Dlatego jestem wdzięczny, że po prostu bierzecie w tym udział. Głównymi organizatorami tej całej naszej imprezy, tego całego misterium, jest przede wszystkim Stowarzyszenie Auxilium. Organizatorem jest firma J&A Hydraulik w osobie Pawła Sowa i Łukasza Gębskiego. Bardzo pomogli nam ludzie, których nazywamy tu mecenasami. To Bogusława i Janek Srokowie, Werner Kenkel i Delsa w postaci, czyli prezesa Macieja Sondela. Oczywiście mamy też, wiadomo, jak zwykle przy takich imprezach, tak zwane powiedzmy patronaty. Patronuje nam burmistrz miasta Bochni, patronuje nam wójt gminy Bochnia i patronuje nam starostwo w postaci starosty bocheńskiego powiatu. Dodatkowo medialni patroni, którzy pomagali nam w tym wszystkim, co robimy i przypominali wam wszystkim, że taka impreza nastąpi o wiele wcześniej, to m.in. Bochniani, Bochnia i Sól, Moja Bochnia, KBC24 i Radio Dobra Nowina Małopolska. Moi drodzy, oprócz tego jeszcze medialnym naszym pomagierem jest DJs from Bochnia, ludzie, którzy pomagają nam tutaj właśnie w organizacji tego koncertu technicznie, bezpośrednio. Dodatkowo należy wspomnieć tutaj, moi drodzy, ja wiem, że to jest przedługie, ale no niestety bez tego byśmy nie mieli takiej fajnej imprezy. Należy wspomnieć wolontariuszy, którzy, jak widzieliście, na samym wejściu już tutaj krążą, sępią na was z puszkami bardzo dobrze. Uważam, że należy wam się po takim leniwym święcie. Ci młodzi ludzie po prostu naprawdę robią wszystko, żeby pomóc tym właśnie dzieciom w tej Fundacji Auxilium. Zaczynamy od koncertu Marka Piekarczyka. Będzie to okrojony skład, ponieważ Jacek Borowiecki wyjechał. Natomiast podejrzewam, że Marek statkiem dadzą sobie doskonale rady, bo w końcu są to pachowcy. Zapraszam was na magiczny wieczór z naszymi bocheńskimi i nie tylko muzykami, którzy przyjechali tylko i wyłącznie dla nas. Poprośmy. Marek Piekarczyk. Tadziu Apryjas.
Ta cisza to ja. Dobry wieczór. Stoję jak taki kaczyka. Witam was serdecznie. Cieszę się, że wydobyliście się z pileszy domowych, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Zostałem namówiony i z przyjemnością zgodziłem się. Co to za portrety tu? No ładnie. Jakiś kult nowy? Trudno, jakoś wytrzymam. Obiecuję, że nie będę się podnosił 5 cm nad ziemię. Dzisiaj zaśpiewamy jako pierwsi, ponieważ pozostali, którzy mają grać dzisiaj w koncercie, są hałaśliwsi. To już tak się mówi? Bardziej hałaśliwi, tak, Tadziu? Głośniejsi. Albo im się tak wydaje. Zaśpiewam 5 piosenek z Tadziem Aprejasem. Jacek Borowiecki miał być, ale pojechał do Francji, do córki. Teraz to się z ludziom powodzi. Francja. Do Londynu do synów. Do Londynu do synów? No ostatnio był we Francji. No dobra. Do Londynu, tak, ładnie. Ryba z frytkami, super wigilia. Z ketchupem. Sztucznym. I po co on tam pojechał, nie? U nas przecież fajnie jest. Kto miał dzisiaj... Kto miał kiepską wigilię? Pokażcie, ręka do góry. Rysiek, nie łaź, bo będzie na ciebie, że miałeś kiepską wigilię. No widzicie, ja też miałem świetną. W Włoch nie jest najlepiej tam gdzieś do Londynu jeździć. Tam do roboty się jeździ. No. Dobrze, zaśpiewamy 5 piosenek. Trochę musisz się z nami pokrzyczeć, bo my tutaj sami jesteśmy na tej scenie. Dawaj. Thank you.
Radio Plus. To była piosenka Krzysztofa Kończona. Nie przejdziemy do historii. Piosenka dla moich przyjaciół, prawie rówieśników. Teraz będzie dedykacja. Pamiętasz jeszcze siebie z naszych dawnych dni, gdy młodszy był świat? Czy pamiętasz o marzeniach, te rozmowy aż do świtu chwile, gdy życie miało smak? Powiedz, co się z tobą stało? Gdzie ten jasny blask, który w twoich oczach lśnił? Czyżby z dawnych marzeń okrutnie zakpił nas? Już nie wierzysz prawie w nic. Przyszła chwila, by rozmawiać z sobą częściej bez kłamstw i rozdrapywania ran. Może to nie wszystko jeszcze, może nie za późno będzie, by wreszcie stracony złapać czas. Czemu ciągle wierzysz w ten cały wokół chłop? W tobie jest tyle prawd. Wyrzuć z ciebie żal, ugasi oczu blask. Przypomnij sobie dawne sny. Cały wokół kłam, gdy w tobie jest tyle prawd. Wyrzuć z siebie żal, on gasi oczu blask. Przypomnij sobie dawne sny. Chociaż z naszych marzeń nieraz zachwił los, jeszcze nie za późno jest znaleźć własne miejsce, gdzie nie boli nic, i tam zbudować nowy dom. Pominąć
ścieżką śpiewu i nie wiem, w którą pójdę w stronę. Nie widzę cię w swych marzeniach. Dokąd odeszłaś w dzień ten, nie wiem. Płyną ludzie, dzień się zaczyna. Wyglądałeś jak anioł przez chwilę. Nie wiem, czy... Pewnie powiedzą, że zwariował na stare lata piekarczyk, ale pobochni fruwają anioły po ulicach. Ja wiem. Kto jeszcze nie widział aniołów w Bochni, to musi trochę pomieszkać tutaj i nie patrzeć cały czas pod nogi. Czasem do góry popatrzeć. Naprawdę. Szczególnie w takie święto można w to uwierzyć i zobaczyć aniołów. Co tam, panie tacie, będziemy śpiewali teraz? No właśnie. Gdzie jest nasza miłość? Dobrze nam się żyje, bo teraz chyba wszystko można mieć. Lecz jakoś dziwnie smutno na świecie, to podobno lepszy jest. To nasze nowe życie, ładne przedmioty, świateł blask, banknotów szmer usypia lęk. Lecz jakoś dziwnie smutno nam. Zabiegani, w pośpiechu zgubiliśmy nawet wstyd.
krzyk. Kolekcje mody czują smak. To nasze życie traci sens i nikt nie zapyta nas, gdzie jest miłość, gdzie jest nasza miłość, co jest tą miłością, co miała być prawdziwa, tak jak my. Przemień go na wino.
ziemią i chleb. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze inni występują za chwilę. Słuchajcie. Najważniejsze w tym występie było nie to, żebym dostał klaski, to, że jesteście tutaj, że pomagacie komuś. Pamiętajcie, zawsze jak się obudzicie rano i pomyślicie sobie, ale fajnie jest na świecie, jak mi jest dobrze, znowu zapłacone rachunki, mam co jeść, ludzie mnie kochają, to pomyślcie, że ktoś jest w gorszej sytuacji. I wtedy, kiedy pomyślimy sobie, że nam jest dobrze, nabywamy obowiązek pomagania tym, którym nie jest dobrze. To jest automatyczne. Zawsze pomagajmy najsłabszym, najmniejszym, najbardziej chorym, potrzebującym. A na koniec powiem wam jeszcze jedno. Poziom życia i szczęśliwość życia najsłabszej jednostki w naszym mieście to jest poziom życia w naszym mieście. Nie można być szczęśliwym wśród chorych, biednych i nieszczęśliwych. Dziękuję, że tu przyszliście. Życzę wam szczęśliwego nowego roku i życzę wam tego, żebyście codziennie rano pomyśleli sobie, jest mi dobrze. Dobranoc. Dziękujemy. Tadzio Apriasz i Marek Piewerczyk. Zapraszam naszego Bocheńskiego, znanego żołnierza, który służył w saperach. W tej chwili przyniesie małą bombę, a z tą bombą będzie związana pewna historia. Sierściu, zapraszamy. Sierściu! Witamy Robercika. Dobry wieczór. Bardziej znanego jako PiS. Sorry. Pupisu. Ryszard wykorzystuje tą fantastyczną świąteczną atmosferę. Dajcie mu jakiś taboret. Ja sobie zrobię tak jak Lemmy. No więc ten właśnie saper ma dla was coś ciekawego. Jestem, proszę państwa, jedyną osobą w tym mieście, pomijając na pochodzenie, ponieważ urodziłem się w Bochnie, jestem dumny. Podkreślam to za każdym razem. Ponieważ od 22 lat jestem na zesłaniu w Sączu. Straszne. Okropne. Musimy się złożyć na mieszkanie dla Sierścia. Nie trzeba. Proszę państwa, wśród wielu przedmiotów, które będą dzisiaj licytowane i mam nadzieję, że osiągną zawrotne ceny, przypadł mi zaszczyt zaprezentowania państwu bombki. Cóż może saper zaprezentować, jak nie bombkę? Choinkową. Bombka choinkowa, wykonana przez również naszego bocheńskiego artystę Pawła Tworzydłę, znanego pośrednio jako Skała. Bombka, proszę państwa, czarna, z logotypem projektu Marka Piekarczyka. Jak Marek mówił, logotyp jest posypany bardzo drobniutkimi kryształkami Swarovskiego. Ryszard, ja mam bombkę, ale nie wiem, ile ona kosztuje. To znaczy, ona jest bezcenna. Ona jest bezcenna. Proszę państwa, ja myślę, że start od 100 zł będzie takim minimalnym startem. I licytacja jest dla Filipka oczywiście, tu już od razu zaznaczamy. Oczywiście, tylko chodzi o to, żebyśmy zrezygnowali na chwilę ze swoich krakowskich przyzwyczajeń. I nie zaczynali od 5 złotówek? Dokładnie, nie, od 100. Stówy.
Raz, że robił to Paweł, dwa, że ja to trzymam, a trzy, że poleca to Rysiek, a na tym jest logotyp Marka, więc nie ma o czym gadać. No to jest po 25 zł, ta, chodź, proszę Państwa, po 25 zł raptem od... Taki nasz skromny wkład, prawda? Ta bombeczka wisiała na choince u Marka. Chowam do pudełka, aby nie rozbić, przekazuję Ryśkowi. Słuchajcie, czy są chętni na tą bombeczkę? Jest ręka w górę, jest pierwsza stuwa. To ja myślałem, że w ogóle... 100 po raz pierwszy. Ja chwilę poczekam. 100 po raz drugi. Ryszard, prowadzisz, czy mam... 200! Jest 200, ręka do góry. Sprawdzasz tam gościa, sprawdzasz. Czy prowadzisz teraz? Proszę bardzo. Schowałem, więc nie wyjmuję. 200 po raz pierwszy. Przeciągamy. To jest raptem dopiero po 50 zł od tego naszego skromnego wkładu. 200 padło po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Zdejm czapkę, będziesz lepiej słyszał. Jak zdejmę czapkę, to Mirek wyda straszne pieniądze na puder, żeby się to nie odbijało. Zdejmę, nie ma co... Inaczej, zdejmę, jak ktoś da 250. Ja bym... Jest 250! Czapki z głów, panowie. Czapki z głów. Światełko do nieba. Proszę Państwa, 250 padło po raz pierwszy. Mam nadzieję, że sąsiedzi tego pana, który to krzyknął, mają go na oku teraz. Jak spróbujesz uciec, znajdziemy cię. 300! Jest 300, rany boskie. Ja chciałem zapytać teraz naszego realizatora tutaj dźwięku. Panie reżyserze, czy my mamy jakiś speracz, żeby wyłapywać tych, co krzyczą takie kwoty? Tam pilnować sąsiedzi. Pilnować sąsiedzi tych, co krzyczą. 300 po raz pierwszy. Ty, Marek macha chyba 500, czekaj. Proszę Państwa. Ja powiem w ten sposób, odpowiadając na tą prowokację tego człowieka, który stoi za packami. Ściągnę wszystko, aby nie urazić powagi tego miejsca. Właśnie. Ściągnę górę. Okulary. Harley Davidson, proszę Państwa, prosto ze Szwecji. Dobra, 50 mamy 300. Oj, Gosiu się sekrata chyba za 1000. Jest 500. Jest 500? Jest 500. Ściągam. Marek daje 500. Ja się boję, jak ktoś da 2000, to sierściu pójdzie w samym ręczniku do domu. Jest 500. Przebije ktoś tego gościa? Proszę Państwa, teraz mam prośbę, aby ta licytacja zakończyła się w miarę szybko, ponieważ będę przez najbliższe 5 minut mówił na wciągniętym brzuchu. Nie stój profilem. 500. Stań w... Ej, 500. Stań. Nie stój profilem. To jest właśnie moja ofiara. 500 po raz pierwszy. Ktoś tam mruga. 500 po raz drugi. I co robimy? Muszę się schować i odetchnąć. Wciągnij brzuch. 500 po raz drugi i pół? Co ty myślisz, że gdzie my jesteśmy? Nie stój bokiem, mówię. Kochanie, ta bombka pójdzie za 1000. Na bank. Albo ja stąd dziś nie wyjdę. Nie ma to jakiego... znaczyć, że ostatni autobus mam z Brzeska, 22:35. Słuchajcie, kochani... po raz pierwszy. Kochani, mamy tu tyle banków w Bochni, że ja nie wiem. Kiosków ruchu już nie ma, ale banków mamy jak kot. Ja mam jeszcze raz sobie parę rzeczy. I nie ma bogatego dyrektora, który da 1000? No rany boskie. To po co nam te banki tutaj stoją? To raptem po 125 wyceniliście nasz udział. Słuchajcie, a nie ma tu przedstawicieli skoku? Taka szybka chwilówka dla kogoś? Albo prowident. Dajcie komuś 1000. Dopóki jeszcze, proszę Państwa, mamy tą świąteczną atmosferę. Jeszcze mamy. Dopóki się nie rozbierze. Ta bombka może jeszcze chwilę powisieć u kogoś. Dokładnie. No na razie mamy jednego chętnego i co? Nie przeciągamy. 500 po raz półtora. Tak. 500 po raz... Kochany, stuwa więcej to ściągnę. No. Za okulary 50. Nie. Wziąć okulary każdy głupi potrafi. Proszę Państwa, mam pod spodem podkoszulę, który dostałem na 40 urodziny. I on to nosi cały czas. Ja ten podkoszulek do tej bombki dorzucę, jeżeli oczywiście komuś zależy na takim czymś. Jest świeżo przepocony. Przytulałem się w nim tak, do piekarczyka tam na zapleczu, do tatka Apriasa, do ludzi z fantastycznego zespołu Latające Talerze,
do bardzo miłej kobiety z zespołu Pora Wiatru. O, jaki on jest opocony, ojej. Wybierzesz się sam. Dajesz 600? Rozbieram się przy ludziach. Nie, nie wolno. Moi drodzy, słuchajcie. Jest 575 od kolegi. Ale co jak ściągnę? Buta. Którego? Będziemy rzucać monetą. Rzućcie. Rzucaj. Słuchajcie, 575 zł po raz pierwszy. Aplauz. Skończymy tę agonię. Aplauz. Brawo dla wspaniałego człowieka, który zasilił konto Filipka. Filipek, masz 575 zł. Jezus Maria. Wood Martens. Lucky Fresh poleciał. I ty tak się nie boisz przeważnie w Chinach. Sierpciu pokazał, że mam cały palec, bo on sobie złamał niedawno. Dobrze, kochani, jeszcze jest jedna rzecz do przelicytowania. Kończymy, rozumiem, tak? Nie, proszę państwa, brawa! 575 zł! Ja teraz z mojego miejsca chciałem zaprosić tutaj Mirka Cibora. To jest ten przystojniaczek, który wygląda jak Mexico. Mirek jest tutaj taką właściwie maszyną napędową. Mirku, śmiało, dawaj. Jest wszędzie, po prostu... Mirek, widzisz mnie? Chodź tu. Chodź, nie udawaj gadać. Chodź tu. On wam teraz powie, jakie jeszcze mamy plany na przyszłość. Mam nadzieję, że będziecie w nich uczestniczyli. Właśnie tutaj drepczę. Dowiemy się paru szybkich, ciekawych rzeczy, bo to nie chodzi tylko o to, żeby sobie posłuchać muzyczki, pójść do domu i zjeść placka i zapomnieć. Nie. My tutaj wam będziemy przypominać. Witamy gorąco. Mirosław. Jest Mirosław. Zaprowadź go tam do mikrofonu. To jest Mirek. Mirek, który wydreptał tyle ścieżek dla tych dzieci, że jestem pełen podziwu. Duże serce i dobry człowiek. Dobry wieczór państwu. Witam Mirek. Ryszard Piekarczyk. Drodzy państwo, witam serdecznie na charytatywnym koncercie. Jest z nami mama Filipa i są wolontariusze. Ja poproszę Agatkę, wiceprezesa fundacji, z mamą parę słów do państwa powiedzą. Brawa dla fundacji przede wszystkim. Agata Mędziel, Studio Krańca, Szkoła Mędziel, Akademia. Są to dwie firmy, które nam bardzo pomagają. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak państwo zgromadziliście się tutaj licznie. Przypomnieć o wszystkie puszki, które tu krążą i kiermasz, który jest zorganizowany przy wejściu, to wszystkie pieniążki zbieramy na małego Filipka. Dowiedziałam się od mamy Filipka, że to co najważniejsze teraz, najbardziej potrzebne Filipkowi, to balkonik. Balkonik kosztuje 4000 zł i mam nadzieję, że dzisiaj taką kwotę uzbieramy. Natomiast jest ze mną mamusia Filipka i chciałabym, żeby ona parę słów powiedziała o Filipie. Dobry wieczór państwu. Tabor. Jestem mamą Filipka. Mój synek ma 2,5 roczku. Czekaliśmy na niego 10 lat. Jest wyczekiwanym, wymodlonym, ukochanym dzieckiem. Wszystko by było fajnie, gdyby nie poród. Niestety w wyniku urazu okołoporodowego urodził się bez oznak życia, w ciężkiej zamartwicy. I 29 czerwca zaczęła się jego walka z tym, co przyniósł mu los, z tym, co zgotował nam los. I tak jak Marek Piekarczyk śpiewał, z naszych marzeń zakpił los. Mieliśmy mnóstwo marzeń, mnóstwo planów na przyszłość. Dalej je mamy, tylko są troszeczkę zweryfikowane. Mimo złych rokowań, Fifi jest wspaniałym chłopcem, który codziennie walczy o lepsze jutro. Miał być roślinką leżącą
nie kontaktującą się z nikim, nie mówiącą, nawet nie jedzącą samodzielnie. Od trzeciego miesiąca życia walczymy o niego, codziennie go rehabilitujemy. Początkowo to było 5 razy dziennie. Sama go rehabilitowałam metodą Wojty. Z czasem wprowadziliśmy inne terapie. W 2014 roku w styczniu rozpoczęliśmy terapię u ukraińskiego lekarza, który zajmuje się korekcją tkanek miękkich kręgosłupa. Szukamy coraz to nowych metod leczenia, terapii. I na dzień dzisiejszy Fifi samodzielnie zaczyna raczkować. Pojawiają się pierwsze słowa. Ma super kontakt z otoczeniem. Rozpoznaje prawie wszystkie litery alfabetu. Jest niesamowicie mądry. I codziennie dziękuję Bogu, że go mam. Bo chyba ma tutaj na ziemi jakąś bardzo ważną rolę do odegrania. Jednoczy tak wiele ludzkich serc. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję Fundacji Auxilium za pomoc. Dziękuję każdemu z osobna i wszystkim państwu razem.